Dzień dobry, środa, 21 czerwca. Na dworze pięknie, aczkolwiek są jakieś chmurzyska. 27 stopni, jest ciepło, ale jest też przyjemnie, trzeba powiedzieć. Czy Marzence jest za gorąco? Duchota jest. No, każdy inaczej widzi to, ale trzymajmy się tego, że jest pięknie i będzie jeszcze lepiej. I że te chmury się rozejdą i będzie cudowny dzisiaj dzień. Aczkolwiek po raz drugi Marzenka dostała dzisiaj alert pogodowy. Ja po raz drugi, pierwszy. No, aczkolwiek już mówię, że teraz po raz trzeci. Marzenka dostała dzisiaj alert burzowy, że mogą się u nas pojawić burze. No ale wiecie, jak to jest z alertami, nie? Wysyłają właśnie, wszystkim. Ja nie wiem, czy u nas, czy dzień dobry w ogóle. No. Dzień dobry. Czy w ogóle dotyczy to innych regionów Polski. Tak, nie, że... no ty dostałaś tu na Śląsku, że na Śląsku mogą być te matką, burze. Matką, co? Weź mi, nie pokazuj tego. Jaki też... Ja wiecie, taka... ja przez ten katar teraz, to cały wysmarowany kremem Nivea, żeby mi nos po prostu nie odleciał, nie? Jeszcze śpię, jak widać po mnie, no ale dobra. My jedziemy, słuchajcie, dzisiejszy dzień to dzień zmian. Co? Słuchajcie, ile się wczoraj nowych znowu pomysłów urodziło. Jakie zmiany? Pierwsza zmiana jest taka, znaczy zmiana, informacja jest taka, że dzisiaj, jak wiecie, się pojawi przepis na domowe jajka po turecku. Dzisiaj on wejdzie i słuchajcie, kolejny przepis powinien być za 3 dni, czyli dzisiaj mamy środę, czwartek, piątek, w sobotę powinien być, a zmiana jest taka, że teraz przepisy będą co 4 dni, przynajmniej przez okres wakacyjny. Także to jest pierwsza. A co do drugiej zmiany, to ja nie wiem, słuchajcie, teraz coś powiedziałem, nie wiem, o co chodzi. Ale wymyśl co? Nie, żartuję. Także to jest ta główna zmiana, która nastąpi przynajmniej przez okres wakacyjny. Przepisy będą co 4 dni się pojawiały na naszych profilach. A dlaczego? Słuchajcie, dlaczego? No są wakacje, nie? Każdy by chciał trochę wakacji. A po drugie... No też będzie nam trudno, bo jak jesteśmy na wyjeździe gdzieś, nie, no to... Rzeczywiście, albo musielibyśmy w domu gotować przez tydzień. No właśnie, to jest to. Przepisy. A dwa, ja widzę, że wy też po prostu w okresie wakacyjnym macie zupełnie inne podejście do tego, żeby wiecie, to wszystko przetrawiać. No więc po co, że tak powiem, taki zasyp. Także co cztery dni będą przepisy. Cała reszta pozostaje jak na razie bez zmian. Vlogi co 3 dni. Daily vlogi 2 międzyczasie. No i tak to się będzie mniej więcej kręciło. U Michała się film co tydzień. Także to mi się tak przeurodziło, wiecie? Oczywiście gdzie? Podczas kąpieli. Ale jak na razie trzymajmy się tego, że zbliżają się wakacje. Mamy środę, jeszcze tylko czwartek, piątek i co? Wakacje. No. A Polska wczoraj przegrała mecz. No ale jak można tak przegrać mecz, wygrywając go? Wygrywając 2-0, a potem przegrać 3-2. No naprawdę, słuchajcie. Ale już słyszałem w radiu pocieszenie, że Niemcy z kim przegrały? Właśnie też z kimś. Ale z Kolumbią nie. O, coś może w ten deseń, no. Także widzicie. No ale się pocieszają, nie? Ja się pocieszałem, ale tak. U nas zawsze się znajdzie jakiś akcent pocieszający, no my to mamy już chyba w genach też. Tak, taki optymizm życiowy, nie? Tak, Polacy są, widać, dużymi optymistami. Dobre, ale optymistami jesteśmy chyba głównie tylko w piłce nożnej. Bo w pozostałych sportach to się od razu, wiecie, jak się to mówi, psy wiesza na sportowcach, a tu zawsze jest ta nadzieja, że prawda, wyjdzie i będzie dobrze. I jeszcze rozpoczęły się igrzyska... Europejskie. Europejskie, tak. I jednym ze stadionów, na którym będą rozgrywane różnego rodzaju dyscypliny, jest właśnie nasz stadion w Chorzowie. A myśmy tak sportowo teraz zrobili, nie? Stadion Śląski. No bo wiesz, trzeba to skomentować. Jeszcze jest Liga Narodów Siatkarzy, Siatkarek. Też oglądam, po prostu jestem kibicem. No, czyli widzicie, Marzenka śledzi wszystkie te na bieżąco. U mnie jest to trochę gorzej. Ale to, że Polacy przegrali, to wiedziałem, bo Marzenka oglądała. Także potem ja ci tam relacjonuję, nie? Potem już było smutno, na początku było wesoło, a potem się... A to w drugiej połowie, nie? Wszystko przerwali. Tak, po prostu w drugiej połowie ja nie wiem, co im odwaliło. Nie, bo u nas tak jest, że oni już potem czują tą wygraną. Tak, nie, wydaje mi się, że właśnie to jest ta pewność, nie? Ale to już tak od lat było. Ja pamiętam, że byłem dzieckiem. Jak reprezentacja Polski grała z kimkolwiek, to zawsze tak, też tak było, uważaj. Że po prostu jak ciśli do przodu, jak się to mówi, to było dobrze, nie? A potem jak już nagle było, wiecie, dobrze, no to oni odpuszczali i przeżynali. Ale to tak... Marzenka mówi trochę jakby duszno, no trochę duszno. Ja sobie okulary chyba też wezmę, ale widzicie, tak nie umiem jedną ręką, bo obawiam się, że słońce mi za chwilę gdzieś tam wyskoczy, a jak słoneczko wyskoczy, to będzie niemiło. Znaczy w sensie będzie mi raziło w oczy. Tak jak dzisiaj nad ranem, słuchajcie, u nas jest tak dziwnie zrobione, znaczy tak jest ustawione, nie? Blok, że jak jest rano, to jest na słońca jest sypialnia i tak po oczach daje, a Marzenka jeszcze, wiecie, żeby mnie szybciej wybudzić, odsłoni zasłonę.
i wtedy ja mam po prostu taką klarę w oczach. Taka dobra marzenka. Dobra, teraz czas na śniadanie. Idziemy w miejsce sprawdzone, stare, znaczy stare, odkryte w tym roku, nie? W tym sezonie. Ciekawe, co tam ci dobrego będzie. No i przyszedł czas, żeby wybrać śniadanie. Ja mam wrażenie, że oferta tu się powiększyła. Ty co myślisz, Marzenko, o tym? Nie, no taka była. Były bajgle ostatnio? No tak. Dobra, ja to szczerze powiem, jeszcze nie wiem, co wybiorę. Ostatecznie będzie jajecznica, ale może jakaś szakszuka, jeżeli jest, nie wiem. Zobaczymy, co będzie. Także przyszedł czas na wybór śniadania. A że oferta duża, to wybór oczywiście ciężki. Na pewno będzie herbata Earl Grey dwa razy. A ty już wiesz, co bierzesz? Wiem, tylko jeszcze to pytam. Mhm. No, to można wstawać do bajgla. Ciekawe, czy, jakie będą, bo ty masz porównanie. Ja bym szakszuki, a ty bajgle. Na bogato ten bajgiel u Marzenki. Bardzo dobry. Z pastą jajecznym. Ostatnio coś weszłam w taki klimaty. Dobra pasta? Ale zastanawiałam się też nad twoim. Bardzo dobra. No, popatrzcie, u mnie nie ma dzisiaj żadnego na ciepło śniadania, tylko jest bajgiel z warzywami, łososiem, no i jajkiem. Też ładnie wygląda. Za chwilę będę go kosował. Ale ciebie, że to jest większe obłożenie niż na wczorajszy, nie? Wczoraj był dużo cieńszy. Ale to jest fajnie. Smacznego. A pasta dobra? Bardzo dobra. Jak domowa? Jak domowa. I to smacznego. Dotarliśmy na rynek w Chorzowie. Po co? Co? Marek szuka lodów. Oj tam. A, dobra, trzeba się ochłodzić, bo jest ciepło. No to jedziemy. A że jają, proszę, jak ładnie. A czy ładnie, nawet w kamerze tak ładnie nie wygląda, ci powiem. A na żywo też to nie wygląda za ładnie. Znaczy nie ma słońca, wiecie, i dlatego jest jak jest. No. Jak to mówią, betonoza. Betonoza, ale powiem wam, że na rynku w Chorzowie goszczą trzy palmy. Z palmiami z Gliwicami, każda ma swoje imię. Tylko teraz nie pamiętam. Chyba jest Hilda. Nie wiem, co jeszcze. No, akurat te trzy. O, teraz je trochę widać, lepiej. Berbis chyba jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. O, proszę. No to lepiej się by. Jakby było słońce, by się to lepiej prezentowało. No i taki nietypowy sklep na rynku w Chorzowie. Ale myśmy tu już kiedyś byli. Dawno temu, nie? No. Kupiliśmy chyba tobie koszulkę, ty ją masz do dzisiaj. Do dzisiaj jest twoja koszulka. Tak, i na tej koszulce są śpię. Różne tam, no. I tutaj symbole, w ogóle Śląska, bo nie tylko Chorzowa, nie, ale... No, Śląska. Patrz, tu masz szolka. Ale fajny kształt ma ta szklanka. I taka jest nietypowa, nie? Masz nawet czapki, Marek. Gdzie? Są cztery pory roku. A, czapki są tu. Ręczniki. Tu jakieś takie cuda niewidywianki. Patrz, Śląski Szkat, pamiętasz grę? Nie, ja w to nie grałem, za młody jestem. A, ty jesteś za... O, pamiętasz, to jest ten... Jak to? Flirt, nie? A było coś takiego było? Tylko to jest takie wydanie, wiesz... Szpica to gotka, czyli Frelich. Patrz, jakie foremki do pierniczków. Górnik. Tak? Mhm. No bo ciastek, nie ogólnie. No ciastek, ale bajer. Pierniczki też zrobisz. O, szyb. No to dobrze wiedzieć, że takie są. Tu masz ten. No. Węglerka. Nie węglerka, no tak, ten węglerka. Wagonik taki. No to wagonik są węgiel. Aha, węglerka. Chyba tylko takie dwa wzory są. Mniej więcej było. O. A, tu masz beboka. Bebok. W tym też jest, nie? W europejskiej są beboki. No, ale to na filiżanka, to dobra. Moja babcia gotuje dla... Gotowała dla Gierka. O, zobacz. Jaka fajna. No i bardzo podobna jest moja, bardzo podobny ma ten. Print. Tylko, że się sprawa. Znaczy print, matko, tylko... ile ona już ma lat tam ta. No, ona już teraz się nie nadaje do wyjścia. O, dobre, Marek. Co jest? Kartki, no widziałem. No, po ptokach. Od 14 lat już prawie. A pamiętasz, w takich kubkach mlecznych barach było? No, pamiętam, faktycznie, no. Jakaś kawa, mleko, nie? O, tu są beboki.
No, ale poważny kubek. Tutaj wejdzie trochę tego napoju, nie? No, ale taki, na kubek jest taki zwykły, nie? Ale ten jest taki inny, bo nawet kształt ma taki nie. No taki jak za dawnych czasów, komuna, nie? Proszę, to jest nawet biżuteria. Marzenka już... Z węglami. Marek, mam coś dla ciebie. Batki. Lochopów. Wzór łodziec. Ty, XXL. No to za wielkie na mnie. Tego nie wolno otwierać. Wolno. Nie. O. No teraz musisz spakować. Nie no, musisz zobaczyć, no w ciemno kupisz. No zobacz. I przymierzyć, nie jeszcze? Nie przymierzyć, ale zobaczyć wzór. Marzena mi tu idzie i śpiewa po prostu piosenkę, bo kupiła kartkę na urodziny. Bo idziemy za niedługo. No, aż za niedługo. I mi teraz po prostu tu jakieś koncerty odjeżdżą. No to proszę, zademonstruj. Ja nie umiem tak ładnie śpiewać, jak ty, bo Marzenka w ogóle kiedyś fura śpiewała, wiecie? I ja taki, że... w furach. Ale śpiewałaś na scenie, w Haseku nawet, tu w Chorzowie. Ale to był występ taki, chociaż nie, no ty ja masz taki... takie zapędy artystyczne już od dziecka. Nie, ale ja ogólnie lubię śpiewać, lubię muzykę, lubię taniec, lubię śpiew, no. Jakoś śpiewać nie, znaczy lubię muzykę, ale nie umiem śpiewać po prostu, nie chcę umiem krzyczyć. Umiem śpiewać, bo ściemnia, wiecie? Nie. Także. Idziemy sobie w poszukiwaniu lodów, bo na rynku lody zamknięte. Bo jest chyba za zimno i zamknięte. Stwierdzili, że nie będzie duży różnic temperatur. No, Marek ma misję. Nie, mam misję dorwać lodzika. I oczywiście tego lodzika dorwę. Tak? Bo trzeba się schłodzić. No oczywiście człowiek się musi schłodzić. No i proszę. Lodziki czekają. A tu się lekko pozmieniało, coś widzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolorystyka się zmieniła, jakie dobre są lodziki, masło orzechowe. Ty no bierzesz? Nie, a ty ja chcesz? Dziękuję. Kawa mrożona, ale to jeszcze nie śmietana. Dobra, chyba śmietanka. Dobra, śmietanka alpejska. Teraz będzie śmietanka alpejska. No i proszę, piękny lodzik, Marzenka bez lodzika. Nie, ja nie chcę, ja teraz idę kupić coś królikom, bo już tam reszty. Ale, no króliczki lubią bardzo jakieś chrupanka, takie rzeczy, jak, bo tak to jedzenie to wiecie, oni raczej jedzą już jak od tego, ale jak widzę jakieś chrupanka dobre, to od razu mają fazę. Dobra, ja bierzę za mojego lodzika, bo już mi się topi, a nie chcę, żebym się stopił, bo jest bardzo dobre, także smacznego. Od koloru do wyboru. Wiesz co, króliczki bardzo lubią? O, takie rzeczy. A akurat hibiskusa nie za bardzo. Nie? A mi się wydawało, że tyle. A to taka mieszanka, takie... a to nie dla świnki. Oni lubią różne takie, wiesz... Ale chrupacze nie ma jakoś. O, tego typu rzeczy. Nie, dziękuję, sobie wybiorę tutaj. Jakieś takie... Mieszanka. No, ale... też lubią, o, takie... To na przykład lubią. To jest... nie, to jest jak się pasternak. No to mają też pasterne. George uwielbia słodkie w postaci gruszki, banana. Cytoria jest. Rupert akurat tego nie lubi. Nie, on woli na ostro, jak ja. Ale czekaj, Miszka szukam i babki. Tu jeszcze coś jest. Jakieś łączki, taka łączka, widziałaś? Nie, no to jest takie sianko jeszcze z ale znowu się. To... O, właśnie to. Nie, no korzeń Miszka też właśnie mają. Jeszcze czegoś innego szukam, ale nie. Szczęścia chyba. No. Czas na kawę, ciekawa z kubka, Marzenko. Ale nowe miejsce. Nie, ważne, nowe czego, stare miejsce. Ważne, że kawa. Dla mnie na przykład. Nowe stare miejsce, powiem wam, blisko nas. Chodziliśmy tu z Michasią, ja się pokażę. Jak jeszcze chodziła do przedszkola naprzeciwko, to zawsze po drodze się tu mykło tak, i wiecie, tak, jakąś tam drożdżóweczkę, jakiego jesteś, to się i tu zrobili taką nową część, ale wiecie, co najbardziej zaskoczyło, najbardziej pokazuje. No wiecie, krzesło jak krzesło, nie? Ale patrzę, czemu te krzesła takie metki mają dziwne? Czy ktoś zapomniał cenę odciąć? A tu popatrzcie, to krzesło kiedyś tak wyglądało. No, ktoś je wziął. No naprawdę, i pięknie wyglądają te krzesła, każde inne. I tam też, no wszystko. No każde jedno. Ale to jest jakby z jednej serii, widzisz te krzesło? Także można? No oczywiście, że można, nie? Wszystko można dzisiaj. A to wszystko w takim stylu dosyć, jak się to mówi? Rustyka. Nie, to nie jest rustyka, ale to właśnie jest taki styl bardziej, że bardziej eko. Dobra, to teraz czas na kawę. Ciekawe. Dobra, nie można powiedzieć. Aczkolwiek ja wolę pić z tego, z szklanego naczynia. Rustykalny. A widzicie? Marzenka to jest jednak Marzenka. To jest szpieg, ja to jest to zawsze nie, mówię. Nie, ja po prostu to wiedziałam. A ja bym chciał, że bardziej eko. No to jest kwestia nazewnictwa, Marzenko. Uwierz mi. Także teraz kawa. Nie, to pokazuję. Beleczki.
Niech będzie rustykalny, dobra. Ja idę jeszcze sobie ręce umyć, bo nie lubię, tak wiecie, z tymi rękoma pić kawę. No i w ogóle jeść, nie? Jak kawusia? Bardzo dobrze. Jeszcze mam troszeczkę, Marek oczywiście już swoją wypił. A ja patrzę na przedszkole, do którego wychodziła mi Wasia, bardzo ładny budynek odnowiony, bo to jest zabytkowy budynek. A wiesz, co tu kiedyś było? Parafia. Tak? Kościół ewangelickiego, no. A, tu jest kościół ewangelicki poniżej, także no piękny budynek i... Ale ile to już lat temu, jak Jasia tu chodziła? Bardzo fajne przedszkole i dyrekcja i wychowawczynie, bardzo fajne, także... No, miło wspominam. Do dzisiaj mamy różne zdjęcia. Pamiętasz, jak był festyn? Jakie były bale, a festyn, jak... Nawet chyba jest na kanale u Michasi, nie? Jest. Ten festyn. No, a powiedz... Matko, ile to już lat temu? No, naprawdę, jak to czas leci, nie? Także... Aż strach w lustro spojrzeć. Ja nie spoglądam. Oho, ale naprawdę, słuchajcie, właśnie tak mówimy, ile ten lokal już tu istnieje. On był kiedyś mniejszy, tylko była tam ta, co widzicie tam za ścianą, a to jest nowe i tak mówimy, ile lat to już jest, nie? Ale bo tutaj było w ogóle taki mini kiosk jakiś, ty to oni coś tak... Właśnie nie, czy to było tu, czy dalej jest jeszcze, on chyba jest, Marzyna. Tak? No. Ale nie wiem, tak mi się kojarzy i rzeczywiście teraz na duży plus tutaj... I zobacz, skoro Michaćka jest już, kończy szóstą klasę, a chodziła do przedszkola i to było, to ma jakieś no 8 lat. No, to dosyć długo, fajnie przetrwało i nawet pandemię, bo to też, nie, było dla wielu takim niestety... A nam się wydawało, że nie przetrwa w ogóle, nie, tych lat, jak no, to powstawało. No i bardzo fajnie, tu też, no na miejscu to jest wypiekane wszystko. Pada! O. No widzę z parasolem tutaj. No. Ulele. Dobrze, że auto blisko. A ja nie mam parasola, no i pech to pech, no. Ale pech masz blisko do auta, ale ty lubisz deszcz, Marzenko. Nie no, ja lubię deszcz, ale wiesz, nie lubię zmoknąć. No i u nas też rozpadało się, chociaż to takie, wiecie, padanie jest z przerwami. Jak widzieliście, w poprzedniej kafelce wam nagrałem, jak byłem, bo Miaćka była u dentysty, więc ja byłem kawałek się przejść w parku. No i było spokojnie, padało. Potem zaczęło kropić, potem przestało. Teraz znowu kropi, aczkolwiek niebo jest no, zachmurzone. Ale jest ciepło, 23,5 stopnia. Także tak to mniej więcej u nas wygląda. Ale wypił was, to burze przechodziły nawet i nieźle było. No, tak to już jest. Burze to takie zjawiska lokalne, jakby nie patrzeć. U nas, wiecie, duży zaciąg, duża chmura, a deszczu tak malutko. No i nie wiem, czy będzie dobrze, czy źle. Tak, popadało, postraszyło, popatrzcie, niebo się robi. Ale tu jest, zobacz, tutaj te chmury chyba odchodzą, a te dopiero nadchodzą i będzie piękna pogoda dzisiaj, ale duchota teraz, nie? Tak, teraz zrobiło się duszno. No bo faktycznie to wszystko nie padało za dużo. Musiałby lunąć, tak wiesz. No, ale... Dobra. Jedna osoba mi podesłała, że zbliżają się do nas jakieś gwałtowne burze tu. A mogą być na wieczór burze. Ja wiem, mogą być, słuchajcie, gwałtowne burze, bo teraz się zrobiło taka duchota, że to się dopiero teraz, wiecie, nakotuje i jak pierdutnie, to raz za porządnie, no. Dawno tego nie było, klopsiki, a la Ikea, no Ikea bardziej, ale bez sosu i z podwójną ilością żurawiny, bo Michaśka żurawiny nie lubi, a ja znowu nie lubię tego sosu, mi on nie podchodził, Marzenki komplecik. I buraczki. Buraczki i do tego jeszcze taka sałatka, nie wiem jak to nazwać. Z krewetkami, nie? No. Ona jest bardzo dobra. No, dobra, nie powiem. Ale ja osobiście najbardziej lubię tu buraki, mi tu smakują akurat buraki. Także taki obiad dzisiaj, smacznego. No właśnie, wyjściowy. Wczoraj była fasolka. A jutro będzie obiad. Z naszego przepisu robimy. Znaczy z naszego, no. Był znaczy, u nas na przepisie, no. W tym sensie, o. A będzie to, słuchajcie... Marek, bo zostaje w domu. Tak, jutro zostaje w domu. I to będą te utka, pałki z kurczaka na ryżu zapiekane w piekarniku w sosie, w takim sosie pomidorowym, zalewie pomidorowym. Bardzo dobre, szybkie danie, także to jutro będzie gotowane. Spieczone bardziej. A te utka... Teraz Marzenka powiedziała, że utka są, także nie trzeba kupować. Znaczy, ale jutro muszę pasatę chyba kupić, bo nie ma już. A wiesz, tutaj kupisz. Tu? Albo jutro sobie kupię, bo no, zobaczymy, czy dzisiaj, czy jutro. Smaczne. No i jeszcze szybka wizyta po ulubioną mieszankę, ale nie wiem, czy jest... O, jest, tu jest ta mieszanka tropikalna. To weźmy od razu dwie paczki i do kasy. Także taki wybór, a tu pełno żelków, ale ja wam powiem, że osobiście nie jestem fanem żelków. Żelki mnie jakoś nie bawią.
No to już same w sobie są. No. Ciekawe. Dobra. Kupione są. O właśnie, sos teriyaki. Jest. Po 8 zł, widzisz. No. To by trzeba było chyba wziąć sos teriyaki. No, a coś jeszcze ciekawego jest tu? Jaśko, o. Pamiętasz, jedliśmy to nie, w tym, Boże, matku, to takie to niedobre było, w hot dogu, nie? Mm-hmm. Ja myślałem, że to zepsute jest, słuchajcie. Hot doga prawie większe pół wywaliłem, bo nie tego jeść, jest jakiś kwaś, a potem się okazało, że to takie jest w rzeczywistości, nie? I stwierdziłem, nie, to nie jest moja bajka, nie mój smak. Dobra, to bierzemy jeszcze sos sojowy, nie sos sojowy, tylko teriyaki, idziemy do kasy. Szybka teleportacja, tym razem do innego sklepu. Kupujemy składniki na nowy przepis, czyli na ciasto bananowe. Są już bananki, Marzenko, czy jeszcze nie ma bananków? Jeszcze nie mam w koszyczku. A ja mam torbę, przyniosę z auta. Dobra. To jadę zobaczyć bananki, może są jakieś... A zieleninkę do akuliczku trzeba było kupić. Co? Nie wiem, co tam bierze ciekawego. Nektarynki. Bo ile są w ogóle? To na wagę czy na sztuki? Nie widzę ceny. Trzeba się by było dowiedzieć, czy to zważyć, czy jak... Dobra, arbuz jaki? Może byśmy wzięli kawałek arbuza, nie wiem. Ale jeszcze muszę kupić dla króliczków zieleninkę, bo tam już się kończy w domu, a panowie nie mają. Ale proszę, jak na złość, nie ma nic zielonego, świeżego. A jutro zostaje w domu, więc trzeba by było jeszcze coś na śniadanie sobie kupić. No. Co mnie wołasz? Zobacz, zgadnij co to jest. A widzisz, ktoś mi kiedyś pisał o fioletowej rzodkiewce, nie wierzyłem, że jest. Rzodkiewka trzy kolory. 3,99, ale bajer. Trzeba było coś wybrać takiego. No to są ładne. No, to jest ładna. To wybierz jakąś tam. No, weźmiemy, nie? Cytrynka mutancik, o. Dobra. Nie ma w ogóle zieleniny tu dla króliczków. Muszę iść u nas do sklepu. No to nie ma, przecież tam jest chyba. Co jest? Ale tutaj. Nie ma nigdzie. Wszystko sprawdziłem i nie ma, no naprawdę. No, to weźmy. Dobra, którą wziąć? Obojętnie. Obojętnie. Są takie same. Też tak uważam. Dobra. No i jeszcze słuchajcie, muszę kupić na jutro burattę, a to jest ta najlepsza burattę, jaką ja jadłem. To jest chyba ta. Do kiedy ważna? Do 1 lipca kupię aż dwie. Zobacz, co ja dorwałam. Naturalny smak. Niewędzony. Właśnie nie miałam nigdy i stwierdziłam, że spróbuję. No, też jestem ciekawy. Taki twaróg, ale myśmy... jednak solankowy, nie? Ale kiedyś mieliśmy już ten w innych smakach. Pamiętasz też? Paprykowy był. I nie podchodziła mi, a już najbardziej niepotrzebny czosnkiem. Chociaż tam były takie kawałki fajne. No, czosnek było. I to był ten czosnek jeszcze jaki to? Nie? Niedźwiedzi. Czosnek niedźwiedzi. Ale tego chcę spróbować. Dobra, a ja jeszcze jedną burattę biorę, bo jutro, słuchajcie, z Marzenką nie jadę, więc jutro wchłonę burattę. Wszystkie są do 1 lipca. Tak, no to jeszcze rukolę muszę ale kupić. To nie będzie łososia? Nie, jutro nie, dzisiaj był łosoś. Dobrze, to idziemy po rukolę. Jeszcze rukola. I słuchajcie, muszę kupić dla króliczków zieleninkę. Do kiedy ważna? Do 25. A tu jest do 26, jak się nie mylę. A to ci dziwne, który tu jest faktycznie? Nie, 26. Widzicie co, już nie widzę tak dokładnie chyba. Dobra, także rukola kupiona i jeszcze muszę kupić dla króliczków zieleninkę, no bo wiecie. Panowie, dzień bez zieleniki, dzień stracony, ale wiecie, że tu też nie ma? Nie ma. O, tu jest, proszę. Taki kopereczek ładny. O, koperek w takich pęczkach. One nawet nie są pakowane, tak wiecie. A co, wybierzemy sobie taki najbardziej gdzieś tam z dołu, o, z wody. No, on ten lekko przygwiny. Koperek wybrany, niestety pietruszki ładnej nie było, więc nie brałem, ale panowie wolą zdecydowanie bardziej koperek niż pietruszkę. Tylko pytanie, gdzie mi teraz Marzenka się schowała z tym koszykiem? Bo coś mi się wydaje, że gdzieś uciekły. No, idę ich szukać. A to jest, słuchajcie, taka niespodzianka, nie? Idziecie, nagle ktoś wam zniknie. Chyba będę musiał zadzwonić jednak. Dobra, idę szukać Marzenki, jaś.
Jeszcze na chwilę wyszedłem z domu, idę i teraz tak nagle, słuchajcie, słyszę, rozpoczęło się astronomiczne lato, więc można powiedzieć, że mamy piękne, ciepłe, gorące lato. A jeszcze rano się zapowiadało, że będzie, wiecie, nie że zimno, ale że będzie chłodniej i gorsza pogoda. No tu proszę, piękne słońce, błękitne niebo, przynajmniej u nas na Śląsku, nie wiem jak tam u was, ale u nas jest cudownie. I tak się skończyła wizyta w sklepie. Arbuzik, ale powiem wam, ten jest rewelacyjny. Ten, co ostatnio kupiłem, jedli, ale lekko ogórem jechał. Wiecie, był taki, no średni o. A ten idealny, chrupiący, słodziutki, pięknie nawadniający. Ja arbuza uwielbiam. I w ogóle Marzenka mi powiedziała, że na... Tak? Tak. Tak, będzie arbuz na urodzinki. Jakiś owoc zawsze lubię, żeby był na stole. Tylko, żeby był dobry. No bo wiesz, można kupić, jak ja ostatnio i będzie... Marek, to ja nie przyjmuję, będzie zwrot. Reklamacja. Nie, żartuję, ale ja lubię, jak jest na stole, zawsze jest jakiś owoc. Albo winogrona, albo mandarynki zimą, nie? No to ale latem arbuz roku. To jest idealne. Ale latem to jest arbuz. Ja przepraszam, że ja tak ten, ale dzisiaj siatkówka leci, nie? No nie tylko, bo mistrzostwa jeszcze się rozpoczynają. Mistrzostwa europejskie. Lekkoatletyczne, jakoś takoś. Lekkiej atletyce, ale sam rozpoczęcie nie jest dla mnie ważne, a to będzie w tym samym momencie. Ty, co ja widzę, biedronki zaczynają łazić. Dwie są, no. Jedna tu mi wlazła i idzie tam po tej firance, a druga jest za oknem. Czyżby to był ten wysyp biedronek? Bo jest coś dobra, takiego, nie? Jakieś tam czeskie biedronki, czy coś też było. Też coś takiego było w tamtym roku, także nie kracz. Na razie, no. Ja się biorę, słuchajcie, za... A propos firanek, nic nie masz wiadomości? Na razie ciszę. Ale coś mi nie pasuje ten obraz. Jakieś takie może fleki. Masz teflonowy, wiesz? A wszystko możliwe, wiecie. No. Przegrywałem się właśnie pliki na film, na kanał Michasi, który już w piątek. A tu popatrzcie, co mi wpadło. Marzenka przygotowała dzisiaj kolację. No wygląda to, Marzenko. Marzena mówi, ja ci nie zrobię, bo to znowu nie będzie wyglądało instagramowo. No słuchajcie, czy to nie wygląda instagramowo? Nawet pomidorki, Marzenko, podskakują. Dobra, ja nie silnie. Chcesz spróbować tego twarożku? No pewnie. Pysznie. Słony. Otwarłaś go i co, jadłaś już? No i? Kolejny plaster, bardzo dobry. Ale... Proszę, spróbuj. Ojeju, już tam. Jakie plasterki? Plaster mówiłam. Dobra, słuchajcie, Marzenko, jakie wrażenia? Bardzo dobry. Dobra, jem. Ale słony. Znaczy w sensie takim, no słonawy. Znaczy pachnie jak zwykły ser biały. Tylko posolony. Biały? Dobry. Ale ten wędzony chyba bardziej kręci. Tak, bardziej kręci, ale ten jest też bardzo ten pyszny. Byłby dobry do na przykład jakiejś sałatki na przykład, do pierogów. Chociaż z tym wędzonym robią ludzie pierogi, bo im piszą. O, z takim wędzonym twarożkiem byłoby dobre. Ale do pierogów to chyba z cebulką jeszcze tak, chyba że okraszone, tak nie? Nie wiem, no wiesz co. Ale fajny pomysł na takie pierogi z kaszanką, nie? Dobra, to już nie obiecuję, Marzenko. Z pniokiem, no kaszanka. Jutro, słuchajcie, popatrzcie. Jednak w biedrze nie było banany, czy były banany, ale wiecie, żółte, zielone. No, ale zobacz, ten jaki idealos. No ten jest idealny i one takie właśnie powinny być. Wczoraj kupiliśmy, nie, ale dzisiaj te takie też są kupiliśmy. Bardzo dojrzałe, nie? Także... Te kupiliśmy gdzie indziej. Tego mamy, ja bym chciał, żeby takie... Ten już jest z tydzień chyba, no. Ale ostał się, więc zrobimy z tych, no może nie z ale aż tyle? Nie, 3-4 są potrzebne, także będzie chlebek bananowy, pyszniutki. A to dziwnie brzmi chlebek, a to jest ciasto, nie? No, taki chlebek na słodko, ale jako ciasto, nie? Ale ten w Zakopanem był bardzo dobry. No, dobry. Bo też byliśmy, też w Lublinie był, ale tam był z czymś, jakimś dodatkiem, jakiegoś jabłka. Ale myślę, że to można coś sobie dodać, nawet orzechy bym włożyć. Orzechy włoskie nie zdominowałyby tego ze smaku. Nie, jak trochę dołożyłem, myślę, że będzie idealos. Tak? No to w takim razie można wszystkiego dołożyć, i rodzynek, i nie? No można, i taki zrobić taki keks bananowy. No ale nie wiem, właśnie chlebek bananowy to jest ten chlebek bez, nie? Myślisz, ale ja bym orzechy dał, właśnie to by mogło być fajne. No dobra, to jeszcze to przemyślimy. Tak, także ja się, słuchajcie, teraz biorę za montaż powoli, za tą pyszną kolację. Wygląda to niesamowicie. Nie, to nie jest ta pora roku, kiedy ja herbatę. Marzenka oczywiście już sobie tu, popatrzcie, zapodała meczyk. A jakoś mi się włosy w ogóle tak postawiły, nie wiem. Na dworze jest pięknie nadal. Idę na balkon na chwilę. O, jakie ciepełko. Tu muszę się potem, słuchajcie, kwiatami zająć, bo dzisiaj było tak ciepło, że wymagają one zdecydowanie podlania, bo jednak wiecie,
Myślałem, że coś jeszcze będzie padało potem, bo pogoda się jakoś tak rozjechała, ale tu znowu chmury się rozeszły i piękne słońce. Także idę do środka. Marzenko, ale wiesz co, ci powiem, że teraz się zrobiło bardzo przyjemnie. Jest ciepło, tak? Ale jest przyjemnie. Dobrze. To co, idziemy na balkon? W tamtym roku, ja pamiętam, myśmy mieli takie sesje, nie? Balkonowe. I, oj matuszko, Marzena... Przepraszam. Marzena, wiecie, teraz wyciąga z zamrażalnika różne zmrożone kości. Ty właśnie, a co z tymi pałeczkami na jutro? Z jakimi? No na tego kurczaka. No właśnie je wyciągam. Czy mam kupić? Wyciągam. Aha. A ryż mamy? Parboilet? Mamy. Parboilet, dobra. To bierzemy się za jedzenie i się może widzimy. Znaczy na pewno się widzimy później. Kwiatki już podlane, teraz tylko zostało zrosić, żeby, wiecie, odświeżyć na noc, żeby miały, no żeby tak po prostu sobie odżyły. Tu jeszcze ślady zostały, nie miałaś, bo coś tam pryskała na lampie. Także tak się prezentują. Tu też wszystko podlane. Żegnamy miłego wieczoru, miłej nocy. Widzimy się już jutro. A to już za kilka godzin, słuchajcie, jutro dzień w domu. Jutro zostaję w domu, będziemy gotować obiad, będziemy robić śniadanie i różne tam takie rzeczy, także nie będzie dzień wyjazdowy. Miłej nocy.